Tradycje Aldy Laryjskie, Państwo zobaczą. Zasad artylerii i można powiedzieć prototypów, ówczesnych prototypów wojsk rakietowych. Niedaleko stąd, prawie równo 188 lat temu była bitwa pod Olszynką Grochowską i tam też były użyte race konwerskie, rakiety, zwane czasami rakietami konwerskimi. I te nasze tradycje dzisiaj, przekładając na nowoczesność w naszej Armii Polskiej, będziemy kontynuować razem z naszymi sojusznikami. Polska Armia, Polskie Wojsko, Państwo Polskie wypełnia zobowiązania sojusznicze. Jest Państwo Polskie wypełnia zobowiązania. Państwo zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Bo jak pięknie powiedział pan pułkownik, prezentując nam tutaj w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej potencjał i plany, zwłaszcza w tej znakomitym uzbrojeniu, które kupujemy od naszego sojusznika, od Stanów Zjednoczonych w ramach programu HOMAR. Jak powiedział, wszystkie te rodzaje broni są ważne, ale najważniejsze jest morale. Tak jest, drodzy państwo. Najważniejsze jest morale żołnierza polskiego. Morale żołnierza polskiego i jego wiara w to, że jesteśmy w stanie i będziemy coraz lepiej mogli obronić suwerenność, bezpieczeństwo i dostatnie życie Polaków w Rzeczpospolitej. Silna polska armia jest niezbędna. Jest niezbędnym budowania siły Rzeczpospolitej. Po to, żeby nie powtórzyła się niedobra przeszłość, po to, żebyśmy wygrali naszą przyszłość. Mówił premier Mateusz Morawiecki. HIMARS jest systemem mobilnych wyrzutni wykorzystujących amunicję kierowaną razem z wyrzutniami rakietowymi. Polska pozyska również środki rażenia oraz pakiet logistyczny i szkoleniowy. Kwadrans po godzinie 14. Dłużej niż jeden dzień będzie trwała żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego, poinformował prezydencki minister Andrzej Dera. Prezydent Andrzej Dera w tym tygodniu ogłosił termin żałoby. Dziś do godziny 18 w kancelarii premiera będzie wyłożona księga kondolencyjna. Od jutra aż do dnia pogrzebu będzie można wpisać się do księgi. Zmarł Jan Olszewski. W polityce Daniel Jan Olszewski. Agnieszka Ścigaj z KUKIZ15, Gabriela Morawska-Stanecka z partii Wiosna, Jarosław Porwich z Wolnych i Solidarnych i Andrzej Szajna z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspominali w Polskim Radiu 24. Jan Olszewski. Na samym początku rzeczywiście warto też oddać w tym programie hołd panu premierowi Janowi Olszewskiemu, osobie, która była premierem tak naprawdę pierwszego niekomunistycznego rządu, premierem rządu niekomunistycznego rządu, który był wyłoniony w wyniku pierwszych w pełni wolnych, demokratycznych wyborach, a więc osobie, która jest po prostu tej naszej wolności symbolem, osoby. Jan Olszewski, jako prawnik, jako on dowolny, nam to wszystkim zmarł. Osobie, która no właśnie całym tym swoim życiem, zarówno życiem zawodowym jako prawnik, czy później jako polityk, no pokazywała ten etos służby państwu, ojczyźnie, obywatelom. I dla mnie jako osobie, która urodziła się w 1989 roku, zawsze jest no, o tych wydarzeniach sprzed 30 lat, czy właśnie z tego startego okresu, kiedy przychodzi mi o nich mówić, no to patrzę na to też z wielką pokorą, ale na te życiorysy no właśnie takich osób, jak chociażby premier Jan Olszewski, no patrzę jak na te wzory, które dla nas młodego pokolenia no, mogą być niedoścignione, chociażby z tego względu, że przychodzi nam żyć w dużo łatwiejszych czasach i te wyzwania, z którymi, przed którymi stoimy, są wyzwaniami oczywiście na miarę naszych
naszego dzisiejszego, na miarę dzisiejszych problemów. No niemniej, no nie są one już tak historyczne w wymiarze ustrojowym, jak to, z czym mieliśmy do czynienia 30 lat temu. 4 czerwca przy ciorysie Jana Olszewskiego to jest jednak przede wszystkim ten rok, też 92. I dużo mniej chlubna karta polskiej historii. No a pan premier był tą jasną postacią. Pan poseł Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Chciałem najpierw wspomnieć Jana Olszewskiego, bo jak się patrzy na jego życiorys, na to, co on robił w PRL-u, to właściwie cały czas wielu przedsiębiorców... Jan Olszewski. ...demokratycznych, podziemnych, zaczynał w 1956 roku, kiedy można było legalnie coś robić po prostu. Klub Krzywego Koła, później Polskie Porozumienie Niepodległościowe, współpraca z KOR-em, list 59, inne listy protestacyjne. Jan Olszewski. I Kuronia pisarza, którego też władze wsadziły na jakiś Jan Olszewski obrońcą. Jeszcze taki szczegół znalazłem bardzo też ciekawy, mianowicie jak Solidarność miała być rejestrowana, to władze nie chciały się zgodzić, żeby ona była rejestrowana, jeżeli struktura wewnętrzna Solidarności opierała się na regionach, tylko chciała, żeby to były branżowe związki, związek, rozmaitych związków branżowych. I Solidarność walczyła o tę regionalną strukturę wewnętrzną, bo to dawało jej większą siłę. Udało się to zrobić, ale właśnie prawnikiem, który to przygotowywał od strony prawnej, był właśnie Olszewski. On przygotował ten statut, on oddawał argumenty prawne za takim rozwiązaniem. Więc naprawdę no, piękna i również przy okrągłym stole uczestniczył jako doradca przy tym stoliku właśnie dotyczącym praworządności w Polsce. Więc naprawdę piękna postać. Rzeczywiście, jeśli chodzi o wspomnienie pana Olszewskiego, dla mnie, jestem młodym politykiem, jest to taki przykład polityka, który naprawdę jest jednym z ważnych autorytetów i wzorów, dlatego że on... Już nie wspominam, bo jakby pewnie wielokrotnie słyszeliśmy jego wspaniałej, pięknej przeszłości, ale przede wszystkim o tym, kiedy ja pamiętam, albo kiedy słucham tego, czego mówię. Oczywiście uczestniczył przy Okrągłym Stole, był obserwatorem, czynnym uczestnikiem Okrągłego Stołu i on wtedy wiedział, potrafił ocenić to nawet w późniejszym czasie, że to wszystko, co tam zostało ustalone, nie do końca tak się potoczyło, jak powinno się potoczyć. Zresztą tutaj jedna uwaga, bo pan świętej pamięci, już to trudno czasami nawet to powiedzieć, po tych 3 dniach od odejścia świętej pana premiera Jana Olszewskiego, on miał być dużo ważniejszą osobą w tym podstoliku, bo miał być, zdaje się, w ogóle takim głównym negocjatorem, szefem tego podstolika. Jan Olszewski. Ale tej funkcji nie przyjął i później również nie kandydował do Senatu. Czyli nie chciał, wiedząc o tym, jaki układ, no, można powiedzieć, zgniły został zawarty. Nie chciał korzystać, być koniunkturalnie utożsamiany z tym, że będzie czerpał korzyści z tego układu, ponieważ sam się na niego nie zgadzał. To, że się na niego nie zgadzał, to nie był taki polityk, który chciał głośno i wyraźnie, nie wiem, czy walecznie w jakiś sposób demonstrować, bo on też rozumiał rzeczywistość, jak to wyglądało. On był taki bardzo spokojny i on ją komentował bardzo spokojnie. Widząc te wszystkie błędy przy ordynacji wyborczej, przede wszystkim ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W 95 roku, kiedy startował na prezydenta, jasno i wyraźnie mówił, że na te problemy polskie, czyli na te błędy Okrągłego Stołu jest jedno rozwiązanie, jednomandatowe okręgi wyborcze. On był ich orędownikiem. Mówił, że to wtedy będzie szansa naprawić tak naprawdę te błędy. Do tej pory nie zostały wprowadzone. Ale jakby patrząc na to jego życie nawet teraz jak komentował ostatnie wywiady, ostatnie komentowanie tych bieżących sytuacji politycznych, można często wnioskować wniosek, że on był zwolennikiem obecnej partii władzy. Natomiast niejednokrotnie odważnie również krytykował Prawo i Sprawiedliwość, na przykład za ustawy o sądownictwie, które zostały wprowadzone, więc był człowiekiem bardzo, bardzo odważnym. To on chciał, on właśnie stracił swoją pozycję jakby polityczną, dlatego że był zwolennikiem dekomunizacji, tak? I można powiedzieć jedno, jak ktoś popatrzył, no czy trzeba pójść takie zawziętość, że jakby ludzie, którzy tworzyli stary system, czyli funkcjonowali w PZPR-ze, czyli byli tym, no czerpali korzyści, w jakikolwiek sposób tworzyli to państwo, trzeba ich rozliczać. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem, jeżeli ktoś był przestępcą i jakby krzywdził innych ludzi, to wiadomo, ale jeżeli chodzi o odsunięcie do życia politycznego, to jest absolutnie kluczowa sprawa, bo jeżeli ktoś raz źle robił, raz źle służył temu państwu i korzystał z tego w jakiś tam sposób, to jak można mu powierzyć nową funkcję tworzenia nowego ładu społeczno-gospodarczego, w demokratycznym ustroju, kiedy on już raz pokazał, że on nie jest w stanie służyć dobrze Polsce i przyszłym pokoleniom. I to jest po prostu absolutny kluczowa
kurs do tego, że mogliśmy inaczej... Pani Morawska Stanecka, tak na przyszłość bardzo dobre zdanie, które pani powiedziała, pani poseł. Jak ktoś już raz źle służył Polsce, to trzeba go odsunąć od władzy i myślę, że kiedyś trzeba będzie to przypomnieć. Ja, jeżeli chodzi o pana premiera Olszewskiego, przede wszystkim jestem adwokatką, więc dla mnie są takie dwa etapy jego życia. I pierwszy ten etap do 1989 roku i to była postać wybitna. Dla każdego adwokata to był mistrz. Przede wszystkim kunszt jego wypowiedzi, jego obrony w pierwszym takim wielkim procesie politycznym, czyli Karola Modzelewskiego i Jacka Kuronia, ale przecież on bronił również w procesach radomskich, bronił wszystkich opozycjonistów, włącznie z Adamem Michnikiem, Władysławem Frasyniukiem. I dlaczego to było tak wielkie? Ponieważ to były czasy, kiedy za obronę opozycjonisty można było również znaleźć się w więzieniu. On balansował na tej granicy i wtedy odwaga naprawdę kosztowała bardzo wiele. I on tą odwagą, ogromną odwagą się wykazał. Był wybitnym adwokatem, był wybitnym autorytetem dla adwokatów. I miał jeszcze jedną cechę, jedno przekonanie, które powoduje, że do tego momentu, 1989 roku, był mi osobą bardzo bliską. Ja to pamiętam, ja byłam wtedy osobą już prawie dorosłą, znaczy w 89 już byłam na czwartym roku studiów. Pan premier Olszewski jako adwokat był przeciwnikiem kar śmierci. I to między innymi w tej wielkiej przemowie w procesie zabójców Popiełuszki, on jako oskarżyciel posiłkowy również sprzeciwiał się karze śmierci ewentualnie dla zabójcy. I to trzeba pamiętać. Pan poseł Jarosław Porwich, Wolni i Solidarni. Ja też dwa słowa wstępu na temat pana premiera Jana Olszewskiego. No to był na pewno człowiek wielkiej klasy, wielkiej odwagi i wielkiej kultury osobistej. On był jednym z kilku albo kilkunastu polityków, których obserwowałem bardzo intensywnie na przestrzeni tych 30 lat. I dlatego z pełną odpowiedzialnością, gdyby pozwalam sobie to powiedzieć. Co chcę podkreślić, pamiętam, że w drugiej połowie lat 90. organizowałem w Gorzowie u siebie taką konferencję Praworządność w Polsce, czas miniony, czas obecny. Zaprosiłem pana premiera, przyjechał do Gorzowa. Miałem okazję i zaszczyt z nim troszeczkę sobie porozmawiać. Ten rozwalał mnie tym stoickim sposobem, stoickim spokojem, tą kulturą osobistą i tym nazywaniem rzeczy po imieniu. To mnie naprawdę bardzo mocno ujęło wtedy. I on podczas tej konferencji właśnie i podczas tej rozmowy oczywiście mówił o praworządności w Polsce, o tym okresie stalinowskim, tej głębokiej komuny, później o okresie Solidarności, później o kolejnych latach i mówił, jak ta praworządność powinna wyglądać i dlaczego jej tej praworządności nie ma. Ja pamiętam jego bardzo mocne takie przesłanie, które bardzo mocno przebijało się pomiędzy wierszami. On mówił wtedy, że nie będziemy mieli wolnej, sprawiedliwej Polski, takiej, jaką byśmy sobie wymarzyli, jeżeli nie odsuniemy ze struktur władzy komunistów, tanich współpracowników SB, pracowników SB i różnej maści agentów. On to mówił otwartym tekstem. I rzeczywiście życie pokazało, że tak się stało. Następne lata pokazały, że my tego nie dokonaliśmy i później podczas tych przemian, czy to jest okrągły stół, czy wybory, czy później te przekształcenia gospodarcze, ta prywatyzacja, rozkradanie majątku narodowego przez między innymi pod sztandarem Balcerowicza czy Janusza Lewandowskiego w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, czy przejmowanie banków przez komunistów, no tutaj muszę też powiedzieć o jednym fakcie, tak? Ja pamiętam, jak działały w poszczególnych regionach komisje weryfikujące funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i ponad 90% z tych negatywnie zweryfikowanych SB-ków trafiło do służby w Urzędzie Ochrony Państwa. I decyzją ministra Kozłowskiego, tak? Ponad 90% negatywnie zweryfikowanych, ponad 90%. I powiem tak, to później miał wpływ. Oni później pojawiali się bardzo często, ja widziałem w biznesach różnorakich. Oni byli szefami firm, oni przejmowali te firmy za symboliczną złotówkę. Także to był ten element hamulcowy, że nie przeprowadziliśmy lustracji i dekomunizacji. Tutaj pan mecenas Jan Olszewski miał rację i dlatego to on pewne rzeczy potrafił przewidzieć i tak jak mówię, nie mielibyśmy tak wykośladnionego państwa, jakie mamy dzisiaj, gdyby się pewne rzeczy załatwili wtedy, tam w zarodku w roku 89, 90, 91. Pan Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Po pierwsze,
Oczywiście, tak jak i Państwo, daję hołd panu premierowi Olszewskiemu, przede wszystkim jako prawnikowi, który potrafił poświęcić i zaryzykować swoją karierę, życie w czasie rzeczywiście trudnym, w czasie komunizmu czy socjalizmu w Polsce, gdzie rzeczywiście bronić kogoś, kto był oskarżony o przestępstwa polityczne, wymagało ogromnej odwagi. I szanuję go również jako, i szanowałem jako prawnika, jako intelektualistę. Co do tego nie ma chyba nikt w Polsce żadnych wątpliwości. Zresztą, jak tutaj było wspomniane, on przecież, czy nie było wspomniane, on przecież na 2 lata został zawieszony w wykonywaniu zawodu za jeden z procesów politycznych, w którym uczestniczył jako pełnomocnik. Więc chylę czoła i przyznaję, że taki życiorys po prostu robi wrażenie i jest wzorcem dla wielu prawników. A z gośćmi audycji 7x24 rozmawiała Katarzyna Gujska. Reklama. No i przyszła już zima. No że... Trochę zimno i wietrznie. To wyzwanie dla naszej odporności. Z tą dziadowską reklamą walczę. No nie da rady, wiecie Państwo, nie da rady z tą reklamą. I nawet w niedzielę będą zarabiać.